would go to New Jersey. Your eyes sing, I'd be worried. You said he was nothing, but I know you get buried. The sorrow of us, the sorrow of us. How did we end up here? We used to laugh so hard. When did... Hej wszystkich, witam was serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy 1 maja. Ja jestem przy mojej porannej kawce. Dzieci oglądają jakąś bajeczkę. W sumie Alex ogląda, a Melissa ubiera się w kurtkę. Nie wiem dlaczego. Na świeżym powietrzu... Brzydka pogoda, tak jest szaro-buro, a więc specjalnie włączyłam na chwilkę komputer, żeby obejrzeć pogodę, jaka będzie, i nie jest zadowalająca. W sensie my już jesteśmy tak rozpieszczeni tą przepiękną pogodą, bo u nas tak naprawdę od miesiąca była tak przecudna pogoda, że w krótkich spodenkach chodziliśmy, a teraz jak widzę, że cały tydzień ma być pomiędzy 12 i 9, a 9 stopni z deszczem, no to ta motywacja wygląda troszkę inaczej. Może to od przyszłego tygodnia, czyli tego weekendu 8 maja troszkę się poprawi. Tutaj widzę nawet 23 stopnia, więc zobaczymy. Wiecie, pogoda długoterminowa często u nas się tutaj nie sprawdza i jest najczęściej lepiej niż zapowiadają. A więc mam nadzieję, że teraz trzeba będzie, no ale dzisiaj ten weekend wygląda kiepsko. W ogóle to jest nasz taki ostatni weekend, kiedy tak naprawdę nie możemy się za bardzo przemieszczać. Wiecie, mamy te takie 10 km i możemy się przemieszczać w obrębie 10 km od nas. A od 3 maja, czyli od poniedziałku, nam to oficjalnie ściągają, a więc będziemy mogli się już przemieszczać tak naprawdę gdzie chcemy. Bardzo z tego powodu się cieszę. Potem kolejne zmiany będziemy mieli 19 maja, potem 9 czerwca i 30 czerwca tak naprawdę już nie będzie nic. 30 czerwca nic, już nie będzie żadnych obostrzeżeń. Nie będziemy mieli też godziny policyjnej w końcu, a więc fajnie. Chociaż 19 maja godzina policyjna przechodzi na 21, a 9 czerwca przechodzi na 23. 23 to już naprawdę jest ok. My nawet jak wychodzimy na kolację czy cokolwiek, to nie wracamy po 23. A właśnie nie mogę też doczekać faktu, że będziemy mogli zjeść kolację w restauracji. Po restauracji też powolutku się będą otwierały i my na pewno będziemy chcieli wesprzeć i będziemy latać po restauracjach jak po prostu szaleni. Zwłaszcza też, że my mamy takie etykiety, które Roland dostaje, kupuje w sumie w pracy, ale po prostu kupujemy za je za pół ceny, a więc mamy, nie wiem, 600 euro od wydania w restauracji. Na pewno skorzystamy. No, a więc kontynuuję moją kawkę i zapraszam na dzisiejszego vloga. Wiecie, od rana. Dziękuję. Zabrałam się za ogarnianie szuflad, bo chciałam ułożyć wszystkie moje właśnie maski z Foreo, bo tak, wiecie, leżą rozwalone, przejrzeć też, czy wszystko tu jest dobre, czy w ogóle potrzebne. Meliska oczywiście mi pomoże z plecakiem, jak zawsze na plecach. Zabieramy się za wszystkie. Tak, to są moje znakomi. Jusia! Co tu jeszcze jest? Tu jest jeszcze maska znakomi. Dziękuję bardzo. Prawie skończyłam sprzątać, tutaj już słuchajcie, jest czyściutko, zostawiłam moje tylko Foro, kanestę, szczoteczki do zębów, żeby dzieci miały łatwy akces, kwiatek i pokażę wam trochę, jak to wygląda w szufladach. Tutaj tylko nie skończyłam, dlatego że mam przecięty palec i strasznie mnie szczypie, a więc...
więc pierwsza szuflada wygląda tak. Tutaj mam wszystkie moje maski od Foreo, tych dwóch jeszcze nie próbowałam. Następnie wiecie, do zmywania makijażu, na komi. Tej pielęgnacji mnie Ani ma aż tak strasznie dużo, wydaje mi się. To jest w sumie jedyna. Tutaj mam trochę kolorówki. Mój skórny garden, muszę go właśnie znieść do kuchni. Tutaj jest moja szczotka do szczotkowania się. W drugiej szufladzie mamy tutaj rzeczy Lorą, to on ostatnio poukładał i prostownicy i tak dalej. I ja tutaj właśnie też swoje poukładałam do włosów. Tu są moje włosy, włosy. Oczywiście to są włosy, to są odżywki, te muszę oddać, a więc nie wiem, wrócić do przyjał, tak też tego nie używam, nie są dobre dla moich włosów. Tutaj właśnie moje zaweny, oleje, szampon, szczotka do włosów muszę wypieprzyć za przeproszeniem, bo no to jest ten tangle teaser i muszę zamówić sobie nową, bo tyle co się nasłucham na temat tego, że to wyrywa włosy, że aż mi niedobrze jak myję włosy. A tutaj mam olej znowu, oczyszczający szampon, mają keratynę płynną z Bingo Spa, cały czas ją używam raz na jakiś czas. Tutaj après shampoing, no i takie wiecie, tutaj są takie rzeczy, nie wiem, maszynki, jakieś takie rzeczy, które rzadziej używam i też muszę to jeszcze przejrzeć, no ale na razie jest mniej więcej poukładane. Mamy po godzinie 11, więc będę się zbierała na dół, żeby zerknąć, co dzisiaj tym głodomorom robimy na obiad. Rory po prostu zawsze jest przy mnie. Dzień dobry, tak? Przyszłam zgrać rzeczy z karty, a ona tutaj zawsze... Nie ma innej opcji, żeby zrobić obiad bez córki. Tak? I muszę sobie kupić... Ostrożnie tylko, tak? Bo z tym się możesz skaleczyć. Tak, mama ci pomoże, obierzemy ziemniaki. Jesteśmy w samochodzie, Melissa dzisiaj nie zrobiła drzemki. To jest ostatnio rzadkość, dlatego że fajnie to opanowaliśmy w południe i robić drzemki. Ale dzisiaj totalnie nie chcę. Może jakieś takie przesilenie. Ale czy ty masz pasy? Kochanie. Typa Atasie. A, kochanie. No, pasy proszę bardzo. Kochanie. No, kochanie, pasy. Może mówię, jakieś takie przesilenie wiosenne. Jedziemy na kawkę do moich rodziców. Mieliśmy to może zrobić albo jutro. Zastanawialiśmy się, czy ja dzisiaj, czy jutro. Ale jedziemy w końcu dzisiaj, bo dzisiaj jest brzydka pogoda. Kochanie, mówisz? Kochanie. Dzisiaj jest brzydka pogoda i cały czas pada. I jutro ma być taka sama temperatura, ale ma być cały czas słoneczko. A więc wiecie, można ubrać fajnie kurteczkę jeansową czy coś i iść do parku na spacer. A dzisiaj na żaden spacer jakbyśmy się nie wybrali, bo pada. Brzydko jest bardzo. I tak wszystko jest zamknięte. Dzisiaj skapnęliśmy, że nie pojedziemy zrobić zakupów, a chcieliśmy zrobić dzisiaj rano. W ogóle jakieś takie daty wypadają nam z głowy, że 1 maja, że hej co? Normalnie byśmy wiedzieli, że dzisiaj jest 1 maja. Dlatego, że Leo miałbym wolne w pracy, a tak, że był już na wakacjach cały tydzień i że 1 maja przede wszystkim jest w sobotę, czyli tak naprawdę przepada im to wolne, bo nie tak, że oni sobie gdzieś odbierają to wolne potem, przepada im po prostu, no to zapomnieliśmy, że dzisiaj jest 1 maja. Teraz mamy właśnie godzinkę 15, jedziemy, wypijemy znowu kawkę. Wzięłam mój podwieczorek, mam czarną czekoladę i daktyle, wraz jak moja mama miała, nie wiem, jakieś same takie mocno słodkie rzeczy, że mnie nie za bardzo nie korciło, to mówię, wolę sobie z czarną czekoladę moją, wiem, chociaż wiecie, i tak tyle. I tak, no. Czekamy na Lolą tak w ogóle, jak zwykle. Na co my możemy czekać, co nie? Gdzie jest Lolą? Gdzie jest Lolą, Alex? Bo my z Lolą. Czemu my zawsze na niego czekamy? Ale, bo są lwi. No. Yeah. I don't wanna slow down, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down till I burn out.
And say I could have done more than I did not. Sometimes it can be hard, yeah, it can be hard, yeah, it can be hard when you grow up. People fill you with doubt, you start thinking about what you're gonna do now. But we only got one chance and got one life to live. And it's do or die, gotta make it count. So lose your worries, let your problems go on until my whole body burns out. I ain't never gonna slow down. I ain't never gonna slow down. I don't wanna waste time, I don't wanna waste time, I don't wanna waste time on fake friends. I just wanna get high, I just wanna get high, I just wanna get higher. Sometimes people will try to hold you back from being who you want to. Don't be questioning why, do whatever feels right. Find your passion and fight. Cause we only got one chance and got one life to live. And it's do or die, gotta make it count. So lose your worries, let your problems go on until my whole body burns out. I ain't never gonna slow down. Chciałam się z wami tutaj pożegnać. Wiem, że w niedzielę dużo nie nagrywałam, ale od rana w sumie tak około 10:30 zrobiliśmy sobie takie śniadanio-obiad, czyli po prostu brunch. Zrobiłam naleśniki, Laurent zrobił jajka, zrobiłam też domowy sok, a więc spędziliśmy sobie naprawdę bardzo fajnie to przedpołudnie, też zrobiłam zakupy. Było trzeba już to zrobić, teraz mam cały tydzień spokój. No i ważę owoce, zobaczymy jak nam będą schodziły. A po południu, słuchajcie, spędziłam sobie z książką na kanapie, z dziećmi, byliśmy trochę na spacerze, trochę w ogródku i z powrotem na kanapę, a więc tak naprawdę bardzo, bardzo chillowa niedziela, nic w sumie tak nie sprzątałam, nie ogarniałam, dzisiaj mam plan do zrobienia, no ale bardzo mi się coś takiego przydało i co, dziękuję serdecznie za oglądanie. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeśli Wam się podobały te łapki w górę, bardzo, bardzo motywują. Zapraszam Was również do subskrybowania, jeśli jesteście nowi na moim kanale, witam Was dzisiaj, tutaj wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam również na mój Instagram i widzimy się następnym. Pa!